ulicy, która się domaga powrotu do normalności, powrotu do czasów, kiedy Europa rządziła światem, kiedy biali ludzie rządzili światem. Dlaczego? Bo nasze wartości europejskie były najlepsze na świecie. Skąd wiemy, że były najlepsze? Bo rządziliśmy światem, prawda? Gdyby lepsze były wartości, ja wiem, Indian Tupi Guarani, to Indianie Tupi Guarani by wymyślili statki, prawda? By kupili cały świat i tak dalej. Nasze wartości były najlepsze. Jestem dumny z tego, że jestem Europejczykiem. I wszystko było dobrze, póki nie przyszli ludzie, którzy postanowili te wartości zamienić na odwrotne. I teza tego, co będę mówił, będzie taka, że wszystko, co się mówi obecnie w Unii Europejskiej, jest dokładną odwrotnością tego, co się mówiło w Europie. Czyli to, co w Europie okazało się dobrym, w Unii jest złem i odwrotnie. Unia jest najbardziej antyeuropejskim organizmem, jaki został wymyślony. Wszystko zostało zaprzeczone, prawda? Przykładowo w Europie morderca miał wisieć, w Unii Europejskiej kara śmierci jest zniesiona. Przykładowo. I wszystko, powtarzam, stoi na głowie w obecnej chwili. I efekt jest taki, że nie my kolonizujemy świat, tylko przyjeżdżają teraz Murzyni, Arabowie, Chińczycy, i oni kolonizują nas. Kiedyś, pamiętam, się mówiło, jak to przyjeżdżali Europejczycy i sprzedawali Murzynom perkaliki. Jestem w tym roku na plaży w Ortobello we Włoszech. Przyjeżdżają Murzyni i sprzedają nam perkaliki, prawda? No, dosłownie się sytuacja odwraca. To jest na każdym kroku widoczne. Proszę sobie wyobrazić normalnego człowieka. Mój ulubiony przykład to D'Artagnan. Ktoś przychodzi do D'Artagnana i mówi: Monsieur D'Artagnan, pan masz się przypiąć paskiem do konia, bo możesz pan spaść i się zabić. Przecież wolny człowiek by ryknął śmiechem takie coś. A gdyby ktoś się uparł, żeby go tutaj tego zmusić, to by wziął szpadę i go przebił. Jak można wolnemu człowiekowi kazać się przypiąć pasem we własnym samochodzie? Jak to? Ktoś lepiej ode mnie wie, co jest dla mnie dobre? To jest drobiazg oczywiście, tu chodzi o zasadę. O zasadę, że mój opiekun wie lepiej więcej ode mnie. No, ja mogę, jak wiozę synka w samochodzie, mówię: Karolek, masz się przypiąć pasem, tata ci każe i koniec. No? Jak wiozę psa czy konia w przyczepieku, przywiązuję pasem i koniec. Niewolnikowi mogę powiedzieć, prawda, masz się zabić, ja cię zapłaciłem. I sobie nie życzę, żebyś mi się zabił, bo jest tacy pieniądze. No, to mogę. Ale wolnemu człowiekowi. I nieszczęście polega na tym, że ludzie uważają, że to jest normalne. Bo jak mówił Stefan Kisielewski, najgorszy rodzaj niewolnictwa to jest takie niewolnictwo, że ludzie nie wiedzą, że są niewolnikami. Rzecz jest chyba nieważna. To jest zasada, która była w Europie, że dzieci należą do rodziców. Dzisiaj dzieci nie należą do rodziców. Dzisiaj, proszę Państwa, dziecko należy do Państwa. I jak ktoś nie wierzy, to nie spróbuje swojemu dziecku dać klapsa, a się przekona, że naruszył tyłek własności państwowej i idzie siedzieć. Dziecko jest państwowe. Znaczy jest nasze, tylko wtedy jak wbije szybę, to wtedy trzeba za nie zapłacić. Ale tak poza tym, dziecko jest państwowe. Tak? Jeżeli ja mam tam sukę, suka ma szczeniaki, kto decyduje o tym, czy je zaszczepić, czy nie? Suka, czy jej właściciel? Właśnie, a jak my mamy dzieci, to kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? My, czy nasz właściciel? Nasz właściciel, słucham. W społeczeństwie niewolniczym obowiązuje zasada, że właściciel niewolnika ma obowiązek go utrzymywać do końca jego dni. I właśnie na tym polega emerytura. Jesteśmy niewolnikami i musimy myśleć o swojej przyszłości. Nasz pan ma o nas dbać. I tyle. I ludzie z tego zadowoleni. Jak już mówiłem, najgorszym rodzajem niewoli jest to, że człowiek nie dostrzega, że jest niewolnikiem. Ludzie dawniej, jak to był zamożny, to sam odkładał na starość, a jak nie był zamożny, a taki była większość, to oni mieli tylko jedno bogactwo, czyli proles, potomstwo. Proletariusz to jest ten, którego jedynym bogactwem jest potomstwo. I ten człowiek musiał mieć tych dzieci trochę, musiał je dobrze wychować, musiał je dać im jakiś tam fakt w rękę, żeby, prawda, zarabiali. No i musiał tam ich nie krzywdzić, żeby się potem na starość nie odgryźli. Czyli krótko mówiąc, rodzinę spajała potężna więź ekonomiczna.
Dzisiaj niewolnik nie ma powodu, żeby mieć dzieci. Bo po co? Przecież na starość utrzymuje go pan. Więc ludzie nie mają dzieci. Wprowadzenie systemu emerytalnego spowodowało zanik dzietności. Przyczyną braku dzieci jest to, że jest system emerytalny i ludzie nie potrzebują tych dzieci na starość, a nie mają pieniędzy na dzieci, bo są zabierane na składki emerytalne. Więc wszystko razem się pięknie składa. Im więcej ludzi jest uczonych emerytalnie, tym mniej dzieci się rodzi. To jest proste jak 2, a 2, 4. O czym się w ogóle nie mówi. Sama likwidacja kary śmierci przecież cofnęła nas o 4000 lat. Cofnięcie nas o 4000 lat do czasu przed Hammurabiego. No nie ma społeczeństwa cywilizowanego bez kary śmierci. No są tam dwa plemiona w Delcie Amazonki, dwa w Afryce i jedno w Brukseli, prawda, które zniosły karę śmierci, ale w normalnych państwach coś takiego oczywiście istnieje. Także, proszę Państwa, czego uczono te dzieci? To dawniej to rodzice decydowali, czego się uczą dzieci, matce, ojciec oczywiście. A czasami za nie było, to matka, prawda, za dalsi krewni, to różnie to bywało. Także robiła to na pewno rodzina. Czego uczono? Przede wszystkim najważniejsza rzecz. Nie było najgorszej cechy edukacji, mianowicie nie było koedukacji. Wiadomo dokładnie, że nauka w szkołach koedukacyjnych ma poziom znacznie niższy. Ja zawsze chodziłem dumny, że szkoły męskie mają wyższy poziom niż koedukacyjne. Banalna, prawda? Ale przeczytałem rok temu, czy nawet dwa, bardzo dokładne badania brytyjskie, gdzie szkoły żeńskie mają również poziom znacznie wyższy niż koedukacyjne. Dlaczego nasi władcy, dlaczego nasi właściciele chcą mieć koedukację wszędzie? Żeby niewolnicy byli głupi. Jest to celowa i świadoma robota, żeby ogłupić społeczeństwo, co się bardzo dobrze udaje. Pamiętam, jak profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, chyba żyje do dzisiaj, on był wtedy, 30 lat temu, dyrektorem Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, musimy dwukrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli trzykrotnie obniżyć poziom nauczania. I ten program jest dzisiaj realizowany. Coraz więcej ludzi chodzi na studia, a poziom jest taki, że przedwojenna gimnazjum, już nie matura, to gimnazjum. To się to wszędzie widać. Zobaczcie sobie Państwo taki biegaj w internecie klip Wiedza gimnazjalistów. Piszcie sobie do internetu Wiedza gimnazjalistów. Tam widać kilkanaścioro gimnazjalistów, którzy nie znają odpowiedzi na najprostsze pytania. A obok leży sobie taki facetek na słoneczku, taki obszczy murek. Koło niego trzy buteleczki piwka. I on zna odpowiedzi na te wszystkie pytania. On zna. Bo on chodził do szkoły, kiedy jeszcze był poziom jako taki. Jak mówił Aristoteles, demokracja są to rządy osób urodzonych przez hieny. I rządzący ci nami hieny, no chcą, żeby była demokracja, mając telewizję, to można tym osłom wpakować byle głupotę. I osób to wierzą. Jak można uwierzyć, że walczy o mianowicie demokrację? Jak można w coś takiego uwierzyć? Mi się kiedyś zdarzyło, na spotkaniu, na szczęście było spotkanie w knajpie. I tam było tam na sali, no 4 razy tyle rodziców tutaj, bo to duża restauracja. No i właśnie myśmy mieli to globalne ocieplenie. To tu prawda, jak będzie to globalne ocieplenie, temperatura może wzrosnąć nawet o 2 stopnie. Czyli w Wadowicach będzie taka temperatura jak w Budapeszcie, a może nawet jak w Bukareszcie. Kurczę, blady straszne. I proszę Państwa, lody Antarktydy podgrzane z minus 40 do minus 38, to się na pewno już roztopią, prawda? Lody Arktyki tam się roztopią, prawda, i zaleje cała. I tutaj stoi facet i mówi, że przecież te lody pływają. To one wystają na powierzchni wody, jak się roztopią, poziom wody się podniesie i na rzeczywiście zaleje. No to ja się trochę zdziwiłem, ale ku mojemu przerażeniu połowa sali uważała, że facet ma rację. Ale na szczęście była to knajpa, więc kazałem przynieść szklankę wody. Dolało się wodę, wrzuciło się kawał lodu, dolało się ciepłej wody po brzeżek i wszyscy czekali w napięciu. Jak się rozpuści, czy ten się wyleje, czy się nie wyleje. No nie wydało się. Jeszcze raz się okazało, że jednak Archimedes miał rację. Tylko za moich czasów to się czuło w szkole podstawowej. A tu połowa sali była przekonana, że poziom wody się podniesie, rozumiem. I
Oczywiście nikt się nie przyzna, ale podejrzewam, na sali też jest parę osób, które tak sądziły. Otóż, proszę Państwa, to jest efekt celowego i świadomego ogłupiania społeczeństwa. Dlaczego? Bo niewolnik ma być głupi. Popatrzmy na Chiny. Przecież Chiny były 30 lat temu 20 razy biedniejsze od ówczesnej Polski. Dzisiaj Chiny są drugim mocarstwem świata. A mocarstwo to mocarstwo. Pojechałem do Chin wreszcie, zobaczyłem. Wszystkie miasta większe chińskie są połączone kolejami już o 300 km na godzinę. A u nas, jak się udało jeden pociąg na odcinku 10 km rozpędzić do 200, to szły triumfalne artykuły w prasie. Chińczycy mają lotniskowce, mają rakiety, mają broń jądrową. No, krótko mówiąc, ale co jest najważniejsze, jak ja byłem w tych Chinach, co mnie szokowało, to, że rozmawiam z panem Wu, taki właściciel, taką nadrzeczką taką, no wielkości skawy, prawda, rzeczką taką miał kolonię tam przy domków postawiał właśnie do wynajęcia tam. No i pan Wu, spotykam go następnego dnia, bo zaprosił mnie na kolację. Następnie spotykam pana Wu na ulicy i jest sobie ma taką reklamówkę, jak u nas. Ja pytam, gdzie on idzie, on mówi, że idzie sobie kupić dwa mieszkania. No a tu ma pieniądze. Ja się pytam, to rząd się nie pyta, skąd pan ma te pieniądze? I pan Wu zdębiał. Jak to? Rząd ma się mnie pytać, skąd ja mam te pieniądze? To są moje pieniądze. No, gdybym je ukradł, to mnie policja ścigała, ale przecież je ukradłem, więc co do kogo obchodzi, skąd ja mam te pieniądze? Czyli ten człowiek w 30 lat, po najgorszej odmianie komunizmu, Mao Tse-tungizmu, on jest normalny. Natomiast w Europie niewolnik uważa, że państwo ma prawo wiedzieć, skąd on wziął pieniądze, ma się tłumaczyć, skąd wziął, prawda, zarobił. To jest ten, prawda. U nas się ludzie mówią, proszę patrzeć na Chiny, jak się buduje autostrady. Czasami się zdarza, że jakiś party Chińczyk odmówi wykupu terenu, zostawi się z do internetu. No to się buduje mu winitki autostrady, objeżdżają jego domy, on sobie dalej mieszka. Piechotnik przechodzi sobie pod autostradą. Szanuje się własność prywatną. Czy zamierza pan zostać jeszcze ojcem? Córka się domaga siostrzyczki jeszcze. Mam braciszka, ale braciszka jej się nie podoba, chce mieć siostrzyczka. Ale wie pan, to już trochę przesada. Pan sądzi o tym, że szef niemieckiej dyplomacji przyznał się do tego, że Niemcy są odpowiedzialne za Holokaust, a nie Polska. Gdyby się nie przyznał, to by ogłoszono, że jest to potworny homoseksualista, prawda, i tak dalej. Jak się przyznał, to jest to znakomity i porządny facet, tak? No, otóż, no taka jest prawda, no, po prostu. I ta ustawa, która jest absurdalna, ta ustawa o IPN, zmiana ustawy o IPN jest absurdalna zupełnie, ale o dziwo dała bardzo korzystne efekty. Bo na Zachodzie zaczęli o tym mówić. Jak zaczęli mówić, każdy mówi, no tak, no rzeczywiście, no, były to nazistowskie obozy na polskiej ziemi, o co tu chodzi, prawda? Natomiast do tej pory słuchano tak po cichu, polskie obozy śmierci, tak po cichutku jakby tak to szło, szemraną propagandą, nikt nie wziął byka za rogi. Natomiast czasami bywa, że kompletnie idiotyczne działanie przyniesie korzystne efekty. Także patrzę na to wszystko, ale chcę powiedzieć jeszcze, że bardzo tego przyczyniła głupia postawa, bo Izrael zareagował jeszcze głupiej. Ta ustawa była mowa głupia, ale to, co zrobił Izrael, to już pełny kretynizm. Zaczął nam zabraniać uchwalać ustawę. Chciałem zwrócić uwagę, że ta ustawa jest głupia, ale głupia. Ona jest wzorowana dokładnie na ustawie Knessetu z 1986 roku, który każe więzieniem za negowanie Holokaustu. Jest to dokładnie to samo. To dokładnie tak samo absurdalna ustawa, która przy mocy więzienia usiłuje się, prawda, ustalać prawdę historyczną. Więc niech Izrael nie wrzeszczy, bo to on nadał ton, prawda? To pierwszy Izrael zrobił ustawę tego typu, a nie Polska.